Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was na takiego mini vloga z budowy. Pokażę Wam, co się zmieniło, bo wydaje mi się, że jeszcze Wam nie pokazałam zmian, jakie nastąpiły w łazience. Co prawda zmiany nie są jakieś bardzo duże, ale trochę się podziało. Obniżyliśmy te lampy, bo stwierdziłam, że jednak na takiej wysokości jak będą, to trochę lepiej to wygląda. No i mniej więcej są, powiedzmy, po środku lustra. One były dużo wyżej, jakoś tak mi to nie pasowało. Zastanawiam się w sumie, czy jeszcze troszeczkę ich nie obniżyć, ale chyba tak jest już w punkt. No i to, co możecie już tutaj zobaczyć, to zmiana koloru półki, która jest dopasowana już do tych naszych płytek. Wstawię Wam gdzieś tutaj zdjęcie, jak to wyglądało wcześniej, jeżeli ktoś nie pamięta. To była taka ciepła, dębowa decha, która no zupełnie tutaj nie pasowała. Nie wyglądała też jakoś źle, bo no tworzyła taki kontrast, ale zależało mi na tym, żeby ta półka była bardziej takim elementem ozdobnym, ale też żeby się wtapiała, że jak tutaj sobie postawiamy jakieś, wiecie, świeczki, kwiaty i tego typu elementy, to ta deska jakby będzie tylko takim tłem, a niekoniecznie będzie czymś, co gra główną rolę. No i ona mi się podoba raz ze względu na kolor, a dwa ze względu na strukturę, bo ona ma zachowaną taką totalną strukturę drewna. Są tutaj widoczne jakieś sęki, tutaj tak samo, z tej strony i tam dalej. No i ma właśnie zachowaną tą strukturę. Tutaj jest nawet takie wybrzuszenie, także też ciekawie to wygląda spod spodu, jak spojrzymy. To też właśnie ta deska ma zachowaną strukturę drewna, bo to jest lite drewno. Także tak się to prezentuje. Z takich drobnych rzeczy mamy jeszcze wieszak, uchwyt na papier toaletowy. Z drobnych rzeczy mamy jeszcze silikony wokół toalet. Mamy silikony tam przy szafce. To jest akryl, więc tutaj nic się nie powinno dziać. W ogóle muszę tutaj posprzątać, bo wygląda tutaj tragicznie. Nic się nie powinno dziać ze względu na to, że to jest akryl, no ale jednak woleliśmy to miejsce zabezpieczyć i położyć tutaj silikon, żeby nie było. Kolor jest bardzo fajny, bardzo fajnie dostosowany. To jest ten sam kolor, co tutaj. To jest z Atlasa silikon. No i on dosyć fajnie się tutaj wpisał. To, co jeszcze musimy zrobić i to, o co poproszę stolarza następnym razem, to żeby wywiercił mi tutaj jednak dziurki na kolejne po prostu możliwości regulacji, bo ta półka tutaj no, nawet nie ma 20 cm, ma chyba, nie wiem, 14, jakoś tak. Ta tutaj ma 27 cm. No i chciałabym, żeby to było mniej więcej na równo, żebyśmy tutaj mogli sobie trzymać jakieś zapachy albo tego typu rzeczy. Półka, która jest niemożliwa do ruszenia, to jest tamta. I myślę, że tamtych dwóch nie będę ruszać, tylko sobie przestawimy chyba tą środkową, żebyśmy mogli tutaj trzymać perfumy. A na tamtych wyższych to zobaczymy. No na pewno papier toaletowy gdzieś musi też być. A fajnie by było, jakby no, nie zmieściła się tylko jedna rolka, tylko przynajmniej dwie czy trzy można było postawić. Więc tu bym chciała też to zrobić. Z nowości i z aktualizacji mogę Wam pokazać, że trochę się podziało w garażu. Częściowo sufit jest już zrobiony. Niestety tutaj jest bardzo, bardzo dużo pracy ze względu na to, że no trzeba porobić te otwory na bramę, tam otwory na czerpnie i wyrzutnie od rekuperacji. Tam jeszcze się okazało, w ogóle ostatnio Oskar musiał uzupełnić tutaj pianą, bo panowie od rekuperacji zostawili nam tam małe kuku i tam po prostu na jakby linii wieńca nie było tej piany, ona była wyskubana, żeby nam zamontować te rury. Tu jeszcze ta folia będzie ściągnięta, ona była tylko na czas jakby pryskania pianą założona i tak samo Oskar zapryskał tam, bo tam też były ubytki w dociepleniu. No mam nadzieję, że ta piana da radę, to jest jakaś właśnie piana taka dociepleniowa, więc nie powinno być dramatu. No i cóż, tutaj na pewno jeszcze będzie sporo problemu z tym miejscem, ale to Oskar mówi, że musi to porządnie przemyśleć, jak chce to zrobić i będzie działał. Także tak to się prezentuje, już jest trochę do przodu, to jest na razie pierwsza warstwa, jeszcze musi być druga, więc
No trochę na pewno pracy nas tutaj jeszcze czeka. Z ciekawostek złożyliśmy jeszcze wniosek o oświetlenie tutaj na naszej dzielni, bo generalnie budujemy się na takiej wiosce i tutaj oświetlenie na takiej drodze głównej jest, a gdzieś tam na tych poboczach właśnie, gdzie my się budujemy i też w drugą stronę nie bardzo jest to oświetlone, więc złożyliśmy wniosek do gminy i będziemy czekać, zobaczymy jak to tam rozwiążą, a dzisiaj jest temat zaplanowania kuchni, ponieważ byłam ostatnio w IKEA, nagrałam Wam z tego odcinek, on już chyba powinien być na kanale, gdzieś go tutaj podlinkuję. No i tam Pan zwrócił mi uwagę na to, że przy wyspie po jednej stronie może być troszeczkę mało miejsca. Dlatego chciałabym dzisiaj wziąć taśmę, miarę i rozrysować sobie taką a la makietę tej kuchni, żeby po prostu posprawdzać, czy tam się wszystko pomieści, czy w ogóle ta wyspa nie będzie za duża. Ja bardzo bym nie chciała, żeby ją ostatecznie trzeba było zmniejszać, bo tak jakoś sobie rozplanowałam te szuflady, że uważam, że to jest takie optymalne. I jak ktoś zabierze chociaż 20 cm, to może być już problem. Więc no, mam nadzieję, że jednak stwierdzimy, że rozmiar tej wyspy jest okej. Okay. Dzisiaj co prawda Oskara nie ma na budowie, jestem sama z moją siorą, więc może poproszę ją, żeby mi pomogła zrobić te makiety, no i przekonamy się, jak to wygląda. No i mam też nadzieję, że w odpowiednim miejscu jest zrobiony tamten przelot na okap. W sensie w odpowiednim miejscu, w tym, gdzie planowaliśmy płytę. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie ok. Pokażę Wam, jak skończymy i pokażę, jak to mniej więcej wszystko sobie zaplanowaliśmy. Dobra, mamy miarę, mamy dalmierz, mamy taśmy. Tak, w ogóle. Zmniejszyłyśmy trochę tutaj to, jakby odległość od szafek, bo początkowo był plan na 120, a teraz jest ile? 105? 105, no. 105, bo niestety, ale ten okap jest tak zrobiony, że no, trzeba było trochę tą wyspę przesunąć, inaczej okap by zaczynał się szybciej niż płyta indukcyjna, a to też trochę bez sensu. Teraz tak dosyć fajnie, myślę, że to będzie grało. Jest to mniej więcej idealnie, powiedzmy, nad tą płytą indukcyjną. No i co? Przejście z tej strony. Może zmierzymy, co? Z tej strony, bo też jak byłam w IKEA, to Pan zwrócił mi uwagę, że w naszym projekcie z tej strony może być wąskie to przejście. Tutaj według tego pomiaru wyszło, że jest około 69 cm, więc no nie jest to może jakoś mega dużo, ale tak jak chodzimy, już nawet dodałyśmy po 2 cm z każdej strony na blat, więc tutaj to nie jest tak, że to są jakby same szafki, tylko realne wymiary wyspy. Z tej strony wyszło troszeczkę więcej, 78 cm. Tu jeszcze dojdzie nam płyta meblowa prawdopodobnie, będzie zabudowa tego wejścia do spiżarki, żeby były ukryte drzwi. Więc tutaj wyjdzie nam tam powiedzmy 76 cm. No to prawie jest symetrycznie, prawie. Z tej strony trochę więcej miejsca, ale tutaj też mamy jakby takie przejście, że tu jest tylko jakby pół ściany, więc też nie powinno być źle.
No łażę wokół tej wyspy, nie jest źle. Ja w ogóle polecam zrobić sobie takie makiety, bo wtedy można więcej zobaczyć, jak co się pomieści w domu, bo robienie projektu takiego, wiecie, jakiejś wizualizacji w programach i tak dalej, to jest jedno, ale zobaczenie tego na żywo to jest drugie. Bo mi się na przykład wydawało, że ta wyspa będzie większa, a jak ją sobie rozrysowałyśmy, no to ona wcale nie wydaje się taka duża, nie? A jak pewnie przyjdą meble, to znowu będzie mi się wydawała wielka. Także tak, tam najprawdopodobniej z drugiej strony będą jakieś hokery, krzesełka. Także tak to wygląda. No myślę, że to przejście tutaj na 105 cm, na początku był plan na 120, to nie będzie aż taki dramat. Jedyna właśnie kolizja, jaka może być, bo mijałyśmy się z Izą we dwie, no to nie ma tragedii. Jak dwie osoby nawet będą gotować, jedna z tej, druga z tej strony, no to nie będzie aż tak źle. Jedyny problem, który będzie, to jak otworzymy zmywarkę, to nie będziemy w stanie otworzyć w pełni tych szuflad. Ale planuję zmywarkę tutaj, a po drugiej stronie będzie szuflada z przyprawami, olejami, takimi rzeczami jak jakieś tam przybory kuchenne, więc tam na pewno nie będziemy nic jakby ani wkładać, ani wykładać ze zmywarki, więc spoko. Tu pod płytą grzewczą będzie piekarnik, więc też nie będzie żadnych takich rzeczy, które trzeba wykładać na co dzień ze zmywarki. Pod spodem będzie jeszcze jedna szuflada pod piekarnikiem na jakieś tam blachy i takie rzeczy, ale umówmy się, tego na co dzień tak w zmywarce nie przechowujemy, więc też nie będzie problemu. Także myślę, przynajmniej mam taką nadzieję, że to będzie naprawdę wygodne, bo nawet jeżeli tutaj sobie otworzymy tą zmywarkę, to tu na spokojnie w tych wszystkich szufladach będziemy mieli tam talerze, wszelkie miseczki, sztućce, szklanki, kubki i tak dalej, więc bardzo się starałam, żeby tą kuchnię jakoś tak rozplanować, żeby to i fajnie wyglądało i było praktyczne i na ten moment wydaje mi się, że będzie ok, ale zobaczymy w praktyce. No bałam się trochę o te przejścia, ale jak to sobie rozrysowałyśmy, to naprawdę nie ma tragedii. Jakby wydaje mi się, że są gorsze przejścia w niektórych momentach. Tutaj będzie blat. Tu planuję dać Thermomixa, więc tutaj będzie powiedzmy jedna strefa gotowania, a tutaj taka druga. Myślę, że jest ok. Myślę, że będzie spoko. Zróbcie sobie takie makiety, polecam. Czy to kuchni, czy to łóżka, jak planujecie sypialnię i nie wiecie, jak dużo miejsca zajmie wam łóżko. O, możemy właśnie iść też do sypialni, rozrysować łóżko, zobaczyć, czy tam się nam zmieści 160 czy 180 i jak to będzie wyglądało. Ale na razie jesteśmy na etapie kuchni, w sensie projektowania, rozmyślania i tak dalej. Łóżko to tam kawałek dalej, ale tak samo można zrobić, czy to z wypoczynkiem, żeby rozrysować sobie stół, kanapy, wiecie, jakieś fotele i tak dalej, żeby porobić sobie takie półmakiety, bo makiety to nie są najfajniej w ogóle, jakbyście sobie tutaj zbudowali, wiecie, wyspę z jakiejś płyt OSB, no ale już bez przesady, ja nie potrzebuję tego robić, chociaż widziałam jedną dziewczynę na Instagramie, która tak robiła. Mąż tam jej zbudował wyspę z właśnie jakichś tam ścinek, czy tam z płyty karton gipsowej, czy z płyt OSB i miała prowizorkę swojej kuchni zrobioną, bo też nie wiedziała właśnie, czy jej się tam wszystko pomieści, czy ta wyspa nie będzie za duża, za mała, więc już tak realnie ją sobie zbudowali, także super. No dobra, trochę mi zeszło z głowy, bo powiem szczerze, że martwiłam się właśnie tym okapem, jak on tu wyjdzie, czy mi się zmieści tutaj ta szafka 40, czy trzeba będzie pomniejszać tę wyspę, ale myślę, że jest ok. I jeżeli byśmy chcieli tutaj powiększyć trochę to przejście kosztem zmniejszenia wyspy, to myślę, że to byłaby zła decyzja, bo lepiej mieć więcej szafek i mieć więcej gdzie co pochować, niż żeby mieć jakieś tam szersze przejście. Moim zdaniem, oczywiście. Także dajcie znać, jak wam się podoba nasza kuchnia. Także jeszcze raz polecam wam zrobienie makiet. Ja naprawdę mam lżej na głowie, bo już teraz wiem po prostu, jak to realnie będzie wyglądało, co tutaj się pomieści. I powiem wam szczerze, że w ogóle ta kuchnia wydaje się jakaś taka mała, a ta kuchnia jest naprawdę spora, no bo ona ma 2,20 na 1,20 m, więc to naprawdę jest kawał wyspy.
No raczej już taka większa, naprawdę. No i też patrząc na tamte szafki, myślę sobie, że one nie są jakoś za bardzo szerokie, a po prostu no, jak byłam nawet w IKEA, no to te szafki tam, wiecie, są ogromne. Mnóstwo rzeczy pomieszczą i mnóstwo miejsca w nich jest, więc po prostu wydaje mi się, że tak teraz to wygląda, a później jak tutaj przyjdą meble i wszystko, to wróci mi to, że jednak jest tutaj sporo miejsca. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. W dzisiejszym vlogu to już tyle. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!